Cześć. Kolejne rośliny kwitnące w lipcu, czyli lilie, liliowce. To jest liliowiec. Ma takie listki. Dużo osób myli lilie z liliowcami, a lilie to po prostu cebule. Tu mamy czosnek, a to są właśnie lilie. To mamy z nasionka. Tu już widzę przekwita. Tu kolejny liliowiec. Tu mamy lilię razem z pysznogłówkami. Tu kolejny liliowiec. Tu kolejne lilie. Niektóre lilie możemy dzielić z cebulek przybyszowych, czyli te, które są wytwarzane przy matecznej roślinie. A inne lilie, tak jak tutaj, która się jeszcze nie rozwinęła, ma cebulki na listkach. Te cebulki wsadzamy do gruntu i bardzo szybko nam się na drugi rok już zakwitną, tylko muszą podrosnąć, one same opadają. Także niektóre lilie możemy właśnie pobierać stąd cebulki młode, a inne to dzielimy z przybyszowych, czyli z głównej matecznej rośliny. Kilka lilii jeszcze mamy w pączkach. Mamy liliowce. Tu dziwidło Riviera i przy niej również lilie. Przepięknie pachną. Kolejne liliowce. Tu nad nimi króluje, już pomału przekwita, różowa lilia. Taki kolor ma. To również lilijka i ślimoczki. Rybki ciumkają w oczku. Już się robi ciemno pomału. Jest godzina 20:30. Frezje pięknie pachną. Trafiły nam się same żółte. A tu widzę jedna biała. Tu kolejna lilia. Lilie bardzo lubią słoneczko. Ale również w cieniu też sobie dadzą rady. Tylko że po prostu później nam zakwitną. Tam mamy lilię w cieniu i zobaczcie, dopiero szykuje się. Ta tutaj ma troszeczkę więcej słoneczka i się już rozwinęła. Tam mamy bardzo głęboki cień i również zakwitnie nam dużo później. Liliowiec. Tu kolejne lilie. Ta ma bardzo duże kwiaty i bardzo ładnie pachną. Lilie również można wysiewać. Tylko po prostu trzeba ją zapylić. Pomało, rzadko, żeby owad ją zapylił, ponieważ nie lądują tutaj na pyłku, ani na pręciku. Od razu lądują w kwiatostanie. Także ciężko im zapylić lilię. Ale niektóre owady dają radę, ponieważ już zbierałam.
nasionka i wysiewałam. Tu kolejna lilijka. Zagłuszyła już ją pysznogłówka. Tu kolejna jest w pączkach. A tu mamy taką kropkowaną lilijkę. Kolejne liliowce. A tutaj zobaczcie, jakiś owad, to są te wczesne lilie. Jakiś owad zapylił i wytwarza już nasiona. Jeżeli chcemy, żeby na drugi rok były piękne, duże cebule, nie ścinamy pędów przy samej ziemi, tylko ścinamy tu, na tej wysokości, zaraz pod przekwitniętymi kwiatami, ponieważ ona musi sama uschnąć, tak jak tłumaczyłam z roślinami cebulowymi, ponieważ ona aż do końca sierpnia będzie ciągła energię z tych liści. A żeby nie traciła energii na wytwarzanie nasion, to po prostu odłamujemy, odcinamy, ale pozostawiamy zielony pęd. Także w liliach, jeżeli zetniemy ją przy samej ziemi, bo szpeci, no niestety, ona po prostu pójdzie spać. Będzie miała zbyt długi sen zimowy i słabo będzie rosła na drugi rok. Także to w każdej bylinie jest, że nie ścinamy żadnej byliny do zera. Rudbeckie również cieszą. One bardzo wdzięczne kwiaty. Lilii jest bardzo dużo odmian. I każda piękna. Także możecie sobie sadzić tu, gdzie macie wiosenne kwiaty. Można po prostu wsadzać cebulę lilii. Tu nam się schował liliowiec miniaturka, odmiana pełna. Pod orzechem włoskim lilie tygrysie, czyli te w kropeczki. Tutaj odmiana taka biała. Oczywiście nazw odmian nie podam, bo nie kupuję. Po prostu kupuję tylko dla kwiata, żeby był kolor kwiatka. Tu prezentują się tak z jeżówkami. Jedne przekwitają, drugie zakwitają. Tutaj żeśmy znaleźli nocleg. Chłodna noc się szykuje, to idzie spać. Także warto sadzić lilię. Nawet na przykład między irysami. Lilia sobie poradzi. Ładnie się wybije. Tu mamy tą drzewiastą. Zobaczcie, jaki wielkolud, ale jeszcze w pączkach. Także pachnidełka sprowadzajcie do ogrodu, żeby ładnie pachniało. Kolejny nocleg widzę. Z drugiej strony, byliśmy z tamtej strony i z drugiej strony też jest nocleg. Także śpi sobie smacznie. No, tnie komara. Niech śpi, bo rano będzie pracował ciężko. No to do miłego. Cześć Wam.